Znakomite wieści dla trenera reprezentacji Polski. Bramkarz AS Monaco Radosław Majecki zanotował kapitalne spotkanie przeciwko Paris Saint-Germain. Polak obronił 7 strzałów i został wybrany zawodnikiem meczu. Dla Majeckiego był to dopiero trzeci występ w Ligue 1, ale jak trener zaznaczył, Radek będzie na ten moment częstszym wyborem w bramce Monaco. Wydarzeniem meczu była zmiana Kyliana Mbappé. Francuz opuścił spotkanie już po 45 minutach i nie powrócił nawet na ławkę rezerwowych. Zasiadł na trybunach obok swojej matki. Trener PSG Luis Enrique odniósł się do tego, mówiąc, że prędzej czy później stracimy Mbappé i musimy przyzwyczaić się do gry bez niego.